Około godziny 4 nad ranem kierujący Fiatem Punto uderzył w tył poprzedzającego go zespołu pojazdów, czyli ciągnika siodłowego, który ciągnął naczepę. W wyniku tego zderzenia kierowca Fiata został zabrany do szpitala w Limanowej, gdzie przebywa na leczeniu. Zawartość alkoholu w organizmie będziemy ustalać dopiero po badaniu krwi. Kierowca skani trzeźwy. Okoliczności i przyczyny tego zdarzenia będą wyjaśniane przez limanowską policję.